Szczęść Boże. Ein Reich, ein Volksheim, Hitler. Profesor Szebach Weiss, był ambasador Izraela w Polsce i były kandydat na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, reżyser pan Grzegorz Braun. Najpierw zacznę od takiego tematu. Szczęść Boże. Pan jest przedstawiany w polskich mediach jako przyjaciel Polski i Polaków. I chcę wyraźnie określić sytuację. Moja znajomość pańskich wypowiedzi publicznych, wysuwanych wobec mnie, mojego narodu i mojego państwa, nie czyni z pana mojego przyjaciela. Jest pan moim nieprzyjacielem w tej sprawie. Mówiąc prawdę, ja jestem socjaldemokratem, pan jest prawicowym, pan ma swoje podejścia narodowe. Ja rozumiem. Jestem homo sapiens, nie jestem socjaldemokratem. Podsumujmy. A zatem, nie mylę się, pan ambasador podtrzymuje te niesłychane roszczenia. Mieli tu specyficzną sytuację na waszych ziemiach, nie przez was, przez Niemców, ale jednak więc było proszę coś. Do Niemców. Proszę do Niemców się zgłaszać. Proszę do Sowietów się zgłaszać. Ale ktoś to zrobił na tych ziemiach, więc ostrożnie. Ktoś to zrobił na tych ziemiach, więc Polacy mają zapłacić. Panie ambasadorze, moi krewni poginęli w niemieckich nazistowskich obozach koncentracyjnych. Niemcy powinny jestem panu coś winien nie. za to? Co to, jak to się łączy z naszą rozmową? No właśnie. Przepraszam, to jest... Jak to się łączy? Pan się odwołał przed chwilą do strasznej wizji obozów koncentracyjnych po to, żeby uprawomocnić współczesne uroszczenia. Przepraszam. Ja panu coś powiem. Ja dostałem różne życzenia na mojej urodziny temu kilka dni. I przypadkowo, dziękuję. Miesz swoją siłę bronić się sami. To był w tym kierunku. Ależ panie ambasadorze, ja się nie obrażam. Obrażają się kucharki, jak to mówią. Jestem judeorealistą. Tak? W odróżnieniu od idealistów, którzy abstrahują od faktów historycznych. Antysemityzmie, bo to jest za daleko. A jak pan ściera tutaj zawodowy Żyd, naprawdę, z kim mam do czynienia? To jest klasyka gatunku. Pan ambasador złapał się jednego słowa i nie będzie pan już się rozmawiał o faktach. Pan złapał się jakiegoś jednego rabina. Pytanie, czy należy ratować goja tonącego w szabat? Talmud odpowiada, tak, owszem, gdyby nie ratowanie go miało zaszkodzić Żydom. I to właśnie jest etyka sytuacyjna, obca naszej cywilizacji. Było kilka prób dojść do kompromisu historycznego i do zgody na podstawie jednego prawa. Sprawiedliwość. Ja nie mówię o prawie sprawiedliwość, jednego plemienne prawo krwi. Prawa. Ale panie Grzegorzu, dziękujemy najserdeczniej. Do widzenia, dziękujemy. Jak mówi pan Grzegorz, szczęść Boże. Daj Boże. Zostańcie z Bogiem.